No siema wszystkim, z tej strony Kalo 4 i witam was w kolejnym odcinku z Minecrafta. Jest ze mną Aga. Hejo. No i moi drodzy, ogólnie przybyło nam dwóch nowych subskrybentów i niestety także ich nie widać, ale tutaj wraz z Parafą i xmezem.pl po prostu braliśmy i szukaliśmy sposobu, jak to rozwiązać. No i bardzo tutaj dziękuję chłopakom, bo pomogli. Okazało się, że po prostu to wy w swoich ustawieniach macie zablokowaną opcję publicznych subskrypcji i dlatego tego nie widać. I akurat Parafa miała taki sam problem i jak to zmieniła, od razu zaczęły wyskakiwać tak naprawdę powiadomienia, kto zasubskrybował. Więc moi drodzy, jeżeli chcecie pojawiać się na odcinku, to pamiętajcie, aby odblokować tą opcję, żeby mógł wskazać, kto dokładnie zostawił suba. No a my was zapraszamy już tak naprawdę na odcinek. No i tak, co dzisiaj będziemy robić? Jak wiecie, my dalej walczymy z tymi całymi naszymi bossami Twilight Forest. No i udało nam się ubić Urghasta. Odcinek wyszedł naprawdę długi, ale myślę, że dość przyjemnie się oglądało. Tam w jednym czy w dwóch momentach musieliśmy jednak szczytować. No bo sami widzieliście, że tego klucza nie mogliśmy znaleźć. No ale dzisiaj nie będzie żadnych kluczy, dzisiaj nie będzie jakiegoś takiego, wiecie, latania niepotrzebnego. Tylko po prostu już mamy wszystko zaznaczone na mapie. Te punkty są w miarę łatwe, chociaż nie obiecuję, że akurat nam wyjdzie z zamkiem Królowej Lodu. Bo będziemy się udawać, ale najpierw tepniemy się do Yeti. Bo to jest pierwszy boss, którego teraz musimy pokonać. Już cię, Aga, do siebie tepam. Teraz odwrotnie. Nie, tak, tak. I tak. No, no i tutaj, moi drodzy, mamy od razu tą całą grotę, więc nawet nie musimy szukać. Tepnęło cię? Tepnęło, okej. No i co? No i lecimy. To nie jest raczej trudnym bossem tam z tymi mieczami. To może będzie na 4, na 5 hitów. W ogóle... Zobacz, jaki fajny efekt widać tutaj pod wodą, że są normalnie jaskinie widoczne. U ciebie tak jest, czy nie? No. No i mówię, odcinki standardowo będziemy się starać zamykać w pół godziny. Boże, ale mi to laguje. Czuję, że tutaj może być dość grubo. O Boże, jaki wielki pies. Ten wolf będzie nas atakował. Dwa wolfy. Dobra, Winter Wolf. No i co? No i lecimy tutaj. Już mamy tutaj tą całą grotę. Tutaj spodziewam się dość potężnych spadków FPS-ów, bo nie oszukujmy się, jest dość grubo. Chociaż nie ma ich tak dużo, jak myślałem. Zawsze ich było tutaj pełna, do tego jakby nas nie widzieli. Dobra, jakieś zwolnione tempo. I oczywiście musimy ubić tego dużego. Oj. A widzę, że już Aga go z łuku czyści. Ja chociaż... Daj mi... Kurde, generalnie teraz go... Generalnie coś mnie bije. Generalnie coś cię bije. No generalnie to ja nawet jednego ciosa nie zadałem temu mobkowi, temu bossowi. No dobra, i tutaj oczywiście zbieramy. Udało się już właśnie Adze zebrać ten punkcik. Więc teraz weźmiemy się już tepniemy do kolejnego bossa. Na kolejnym bossem, tak jak już wam wspominałem, będzie oczywiście Królowa Lodu. A gdzie ja to miałem zapisane? Jest Zamek Królowej. Już oczywiście tepam Agę. Jestem ciekawy, jaka będzie jej reakcja. I zobacz. Dzisiaj będziemy wchodzić na tą wieżyczkę. Pingwiny. Wow. Myślałem, że bardziej od pingwinów to zajarasz się tym zamkiem, ale dobra. Musisz... Nie, zamek też spoko. No ale weź. Musisz mi jeszcze rzucić to, co wypadło ci z Yeti, bo ty zaliczyłaś achievementa, ja nie. O. Patrzcie, od razu nawet wiedziała co. Dobra, wystarczy. Ja ci już to oddaję, czy już trzymać? Nie, już. To tylko chodziło o jego futro. Trzymaj. Dobra. Z pingwinów nic chyba nie leci. Nie, no dobra, nie chcę mi się dać TV znęcać, bo zaraz tego Aga będzie się na mnie drzeć. No i tu mamy też od razu... Już cię lubią. Aha, dobra, nie było tematu. Tu mamy wejście. No i tutaj trochę też będzie zwiedzanie, ale to nie jest taki, wiecie, skomplikowany zamek, jak to było z Urghastem. Tu po prostu musimy dojść do najwyższej wieży. Tu czasami mogą być jakieś parkury. Dlatego widzę, że strasznie mam mało FPS-ów. O, i są skrzynki nawet. Znowu. Paket. Wszystko moje. Nic nie ma. Idziemy.
No i jakoś będzie trzeba to znaleźć, no. Z tego co widzę, na razie jest w miarę czysto, co ja jestem osobiście w szoku. Bo tu zawsze było... O, już są. Duchy. Snow, nie snow. O, ale jeżeli teraz będziemy potrzebowali śniegu, to raczej nie będziemy na niego narzekać. Nie wiem, a u was jeszcze, śnieg, moi drodzy, czy nie? Wejdę za 3 lata. Co, parkour? Czy tak ci ścina? No. O Jezu, są wybucha, zapomniałem. 3. raz spadłem. A spokojnie, nie ma co się stresować. Jak coś, ewentualnie ludzie mnie nie zjedzą, że odcinek 50-minutowy będzie. Ale ja tak myślę, że i tak tutaj się rozdzielimy i będziemy po prostu zwiedzać, bo to nie ma sensu po prostu iść razem. O, jeszcze znajomi ze Steama. Zapomniałem Steama wyłączyć przed nagraniem. O, i tutaj też. Ale widzę, że nie wszystkie te takie jakby słoneczka biorą i wybuchają. To jest taki przynajmniej plus. Kurwa, spadłem, bo ktoś we mnie strzelał. Ale headshota dostał. Boom, headshot. Aha, ale tu nie wejdę. Kurwa, jaki tu jest skomplikowany parkour. Jeszcze chopper mnie pewnie będzie wkurwiał i będzie mnie zwalał z tych całych bloków. Dobra, jesteśmy piętro wyżej. Tu widzę, że są fajnie schodki. Ale mobki też są. Widzicie, co ja bym spróbował ogólnie wziąć Minecrafta na pełny ekran, bo wy już tego nie będziecie widzieć. Ale ja gram w okienku. Ale boję się, że będą takie problemy jak kiedyś, pewnie pamiętacie, co tak mocno strasznie ścinało. Mocniej ścinało niż teraz te spadki FPS-ów, to wyglądało wtedy naprawdę fatalnie. Agaty, poszłaś w którąś konkretnie stronę, czy jeszcze się bawisz ze skokami? No, w tą drugą jakby dziurę. Okej. Okay. Nie wiem, w którą drugą poszłaś, ja poszłem w pierwsze po lewo. No tak, ja te dalsze koło tych spadów, co są w głównej tej. Tu strzelasz mnie. No, rozdzielimy się, żeby ten odcinek właśnie, mówię, też nie był zbyt długi. Bo jednak ten zamek, jak sami widzieliście, jest dość potężny. Tu jest pełno pewnie jakichś jeszcze odnóg, żeby to pozwiedzać. A nie chcemy po prostu marnować niepotrzebnie czasu, bo sami wiecie, jak to bywa. Może ktoś wrócił z roboty? Bo chyba, jeżeli chodzi o szkołę, to chyba macie zdalne, co? Nie wiem, powiedzcie mi, jak to teraz aktualnie u was wygląda. O, wypadł mobek. Chodź. No jak to u was aktualnie wygląda? Czy macie zdalne po prostu przez komputer, czy... Czy chodzicie normalnie do szkoły? Dobra, tu jest kolejny mob. Kurde, ja już wiem, że się będę gubił w tym zamku, nie? Na razie staram się w miarę wszystko na prawo zwiedzać. O, ten wybuchnie za to. Bum. W ogóle co on robi? On zamienia wszystko w glinę. Aurora blok. Ale ładny to jest blok, naprawdę. Choć ja bym nie chciał zrobić żadnego budynku z tego, bo zbyt bardzo by był dla mnie osobiście oczojebny. Okej, tu nic nie ma, czyli tu jest już ślepa uliczka. Oj, więc pospadajmy niżej. Zobaczmy. Zaraz się okaże. O, tego gościa tu nie widziałem. O, słyszałem teraz twój wybuch. Tak. O, nawet żyje. Nie no, z tą zbrojką to nie masz co się bać. Raczej dead body tutaj ci nie grozi. Nie tak jak mi już 10 śmierciami. W ogóle, jak to jest kurwa możliwe, że ty od tamtego momentu nie zginęłaś? Nie mam dlatego pojęcia. Ja nawet nie wiem, jak wtedy twoja śmierć wyglądała. A nie wiem, jak twoja ostatnio wyglądała. Co mi chyba w jaja wtedy zrobiłaś? Co w niebie i spadłem? Cwaniara. Dobra, tu nic nie ma. Tu jest zejście na dół, ale my nie udajemy się na dół. Tu jest skakanie do góry, ale stąd to my chyba przeszliśmy, no. Czyli wychodzi na to, że tak jakbyśmy już jedną odnogę zwiedzili. Bo ten zamek jest tak skonstruowany, że nawet nie wiadomo, ile jest tych odnóg, tak szczerze. O! Mamy kolejnego tutaj guardiana śnieżnego. Tu nic nie ma. O, tu była skrzynka, nawet jej nie zauważyłem. Oła. O,
O, śnieżny łuk. Ale ja już standardowo nie mam miejsca, więc wejdę na plecak. Powiedz, że mam plecak. Nie, no plecak mam na sobie, więc czemu mi nie działa? Chyba, że muszę ściągnąć ten plecak, tylko jak się go ściągało. Dobra, już coś mi leje. No ty mendo. Nie, to nie był ten klawisz. A, jak zwykle nie ogar. Pewnie już się przyzwyczailiście. Chociaż ja brałem i przecież bawiłem się pomiędzy wersjami, to nie wiem, czy mi się klawisze nie pozmieniały z tym wszystkim. I tak aktualnie to, co tutaj jest, to są śmieci i raczej z tych rzeczy nie będziemy korzystać. Dobra, ja zwiedziłem tą odnogę. Ty schodami poszłaś do góry, czy później jak były te odnogi, to skręciłaś którąś? Ja bardzo chciałabym ci powiedzieć, gdzie jestem, ale nie mam pojęcia. No, a ty jesteś, ale ty już jesteś wysoko. Dobra, ty poszłaś raczej do góry tymi całymi przejściami, nie bawiłaś się w boczne przejścia. Więc ja jakby co, teraz spróbuję mniej więcej dojść do ciebie. O kurwa, ten wybuchnie, dobra. Dobra, ten przynajmniej nie wybucha. O, ale oni niszczą za to drewniane tego klocki. Myślałem, że nie. No przecież ja ich zniszczę. Już byłam na samej górze, no. A teraz próbuję mniej więcej ciebie zlokalizować. No, nie trafiłam stężkę. O, niestety, te nasze mopki się pchają, ale wiecie, jakby było ciemno bez nich, naprawdę byśmy nic tutaj nie widzieli. Kurwa, te FPS już mnie też zaczynają naprawdę denerwować. Dobra, wchodzę na górę. Nie wiem, czy dobrze robię, ale idę na górę. Póki mam schody na górę, jestem zadowolony. Widzę, że tu mopki też występują, to... nie jest tak źle. Jestem ciekawy, co to jest w ogóle za ich specjalny atak, że oni wybuchają i nagle te bloki zmieniają. W sumie to wygląda, jakby to było stwardniałe jakieś szkło, czy coś takiego, ta Aurora Block. Bo to się zaraz potem zamienia w szyby. W szyby, szkło. Jakoś tak. Dobra. A, to nie wiem, ale podoba mi się. Tu. Zaraz się wkurwię, bo mi się wydaje, że tu byłem. Zaatakowałeś Staszka, Mendo. Najlepsze. Te mobki mają nazwy od nas, ale my i tak na nich mówimy Staszki, nie? Nie? Jakoś tak się przyjęło. Więc tutaj z góry, może kiedykolwiek trafisz, pozdrawiam Madzie. W twórce imienia Staszek. O, czekaj, tu chyba nie byłem. Nie, tu nie byłem, ale ten i tak buchnie. Wow, ile ich tu jest? Wow. A spawnerów ich nie ma, nie? Co jest? Już trafiłem na 10 tego, lodowe słoneczko. Tu jest Ice Ward, więc tutaj raczej nikt nie był, chyba że już też nie masz miejsca w ekwipunku. Mam. Masz? No dobra. Dobra, wybuchnij. My lecimy dalej. To są kolejne schodki. Dobra. O Jezus, Staszek, po cholerę mi się pchasz pod miecz, a potem będziesz płakał. Okej, tu nic nie ma. Ja już się dawno zgubiłem w tej wieży, nawet nie wiem, w których korytarzach byłem, a w których nie. Ja się próbuję do skrzynki dostać. Tu nic nie ma. Tutaj też nie widzę. No ewentualnie potem trochę cheatujemy, chociaż czy można to nazwać cheatem? Po prostu wykopiemy się gdzieś z boku i zobaczymy, jak daleko mamy do góry. O Jezus, ja mam teraz latający level? Nie, niestety, ale znaczy bardzo dobrze. Bo cała postać wciągnęła nasz poziom. O, tu widzę, że tu grube wybuchy były i tu raczej byliśmy już. Ale wejdę jeszcze raz. Kurde.
powinienem mieć plan na tą wieżę. Czemu jak mówię sobie, że na przykład najpierw zacznę zwiedzać komnaty na lewo, to i tak po jakimś czasie po prostu mam wyjebane w to, co mówię i robię po swojemu. Ciekawe jest to, że zielone aurora bloki, ale jak jest kopie, to stają się niebieskie. A próbowałaś postawić te bloki? Jak ale jest? One mi się stakują razem z tymi niebieskimi, co były wcześniej. A nie wiem, czy to nie jest coś na zasadzie, jak pada na nie światło, wiesz? No i jest problem, ponieważ doszłam do samej góry i nie mam dalej jak wejść. Dobra, ja się do ciebie tepnę. Tak? Uważaj. Jesteśmy tu. Nie no. A, dobra, to my już jesteśmy w sumie prawie przy bosie. Jak już aż taki jest problem z tymi całymi blokami. Jakby to ci powiedzieć. To nie ta odnoga. No nie. Ale jesteśmy bardzo blisko. Bo w sumie w tą stronę, w którą ty się kopiesz. To jest już ta wyższa wieża, więc jak tam było jakieś na lewo drzwi czy coś takiego, to możemy spróbować tam przejść. Tu coś mam. O, no i właśnie w tą stronę powinniśmy iść. I mam coraz większe spadki FPS-u, więc podejrzewam, że to tutaj będzie. Mini parkour nas czeka. Ale kurwa, tylko żeby ci tak nie lali jak leją. Zaraz spadnę. Dobra, tu nic nie ma. Tu jest skrzynka. Przeskoczę? Przeskoczyłem. Wejdźmy. No tu już takie, powiem ci, że te pomieszczenia coraz bardziej prawidłowe. Tak jakbyśmy się naprawdę zbliżali. No wie, bo z tej perspektywy, z której ja patrzyłem, to była najwyższa wieża, ale tutaj też nic nie ma. A tu nie ma też żadnych drzwi. Ja się spróbuję właśnie przekopać, sprawdzić. Cyk. Z której my konkretnie jesteśmy strony? Ej, no i tak szczerze powiedziawszy, to teraz powinniśmy odbić w tą stronę. Czyżby to było tu połączone? Tylko ewentualnie drzwi były zasypane. No na to wychodzi. Ja się spróbuję tu przekopać przez sufit. Zobaczymy. Ile to ogólnie bloków jest. Ale dość długo się kopie te bloki, mimo wszystko. No, i to nieważne czym. No nie, jeszcze miałem cofkę i muszę wykopać ten blok drugi raz. No, trochę głęboko, no. No. Dobra, spróbujemy to skopać. Wydaje mi się, że to już jest najwyższa wieża, tam nic wyżej nie było. Jak się okaże, to jest pusta skorupa. O, trochę więcej światła. Ty to byś tylko mnie zabijała. Ty już udowodniłaś, że o Jezus, uważaj. Prawie spadł. Ty już mnie dwa razy w ciula zrobiłaś. Oho, i chyba trafiliśmy. Uwaga, stawiam blok. Wyrzuciłem shard, ale tych shardów też mamy. A, i mam królową. Spadłam. Serio? Tak. Ale przeżyłaś. Tak. Możesz wyjść i mnie tepnąć? Jestem tak. Debilem! Jesteś. Dobra, debilem. Przeżyłem. Jedno życie. No to oszukałem, wiem, że kurwa oszukałem, ale musiałem, no. Nie. Jak oszukałem, kurwa, i przykro mi z tego powodu jest nawet. To był ruch bezwarunkowy. A, no
ona się wykopie, ja pewnie nie. Jak będziesz w środku, to daj znać, co? Ja się tepnę. Jak oczywiście w miarę bezpiecznie będzie. Przepraszam. Jesteś po prostu down. No co jestem downem, kurwa? Ty masz 6 śmierci, ja bym miał już kurwa 11. Miałbym prawie podwójną dawkę co ty. A też klikłem, bo potem, żeby się rozjebać na dole i to wszystko zbierać z siebie, to też kurwa strata czasu jest. Mam nadzieję, że mi drodzy widzowie wybaczycie. Moje tuchectwo. Teraz uwaga, żeś mnie... Właśnie chciałem, żeś mnie znowu nie zrolowała. Tutaj? No, specjalnie obok postawiłam te... Tam nie! No dobra. Prowadź. Z tego co pamiętam, to musimy ją w łeb bić. Ona co jakiś czas właśnie będzie robić takie... spadki jakby. No chodź, 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 chodź. Dobra, najlepiej to jest do niej serio z łuku strzelać w łeb. Chyba swój zamek niszczysz. Dobra, dead body? Dead body. O, udało się! Dobra. Teraz bierzmy to, co... A mamy z niej tego, to się nazywa główkę. Nie, ty już zebrałeś tą głowę, czy nie? Nie. Nie, czasami dwie nie wypadły. No teraz głowa do ciebie doleciała, to wyrzuć coś z ekwipunku. Okej, to nie było to. To na czym to się wbijało? Arctic Fury. Ja zobaczę sobie to w achievementach jeszcze. Minecraft Ether Twilight. I gdzie tu jest nasza królowa? Dobra, mam szczęście. Alfa. Nie, to główka miała być. Clear skin. I ten chyba achievement też masz. No to ci rzuciłam główkę. No dobra. No to w sumie, moi drodzy, możemy też tutaj zakończyć odcinek. Chociaż jakoś się ładnie tutaj ustawmy. Ja lekko tu heada na końcu waliłem, ale no cóż. No i co? Bardzo dziękuję ogólnie za ostatnie 2 suby. Fajnie, że para tego parafa. Mam nadzieję, że dobrze teraz wymieniłem twój nick oraz XMES pomogli mi z rozkminieniem tej zagadki YouTube'owej, o co chodzi. Więc teraz mówię, jeżeli chcecie się pojawiać na odcinku, to oczywiście zostawiajcie, przestań mnie rzucać kurwa tymi ścieżkami. Tak mi się chce śmiać, jak teraz mówię. Możecie. I co? No i ogólnie wpadajcie oczywiście na media społecznościowe, tak, macie wszystko w opisie. Zostawiajcie oczywiście suby, łapki w górę. No i co? Trzymajcie się do następnego. Nara. Bye.